Ty, 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 ty. Ale dzisiaj ciężki dzień przede mną. Mamy otwarcie nowego stanowiska. Będzie to specjalne miejsce i wybieg dla pingwinów. O, normalnie jestem tak zmęczony, a jeszcze dzisiaj przychodzi jakaś wycieczka klasowa. Nie, no zaraz nie wytrzymam. Muszę sprawdzić, czy wszystko jest gotowe. No, zabawki na półce są ustawione. Coś mi się wydaje, że jak przyjdzie ta wycieczka klasowa, to wszystko mi tutaj wykupią. To ten cennik postawię troszeczkę dalej, żeby był idealnie widoczny dla wszystkich. No to teraz już muszę czekać tylko na pierwszych zwiedzających. Kochane dzieci, pamiętajcie, idziemy dzisiaj na wycieczkę i będziemy oglądać żywe zwierzątka, więc proszę się zachowywać grzecznie, żeby się nas nie wystraszyły. Proszę pani, a czy to prawda, że idziemy obejrzeć nowe stanowisko dla pingwinów? Tak jest, Pepa. W naszym mieście od niedawna możemy oglądać pingwinki i specjalnie dzisiaj idziemy na otwarcie wybiegu dla nich. Ojejku, już słyszę, nadciąga ta wycieczka z dzieciakami. Mam nadzieję, że będą grzeczne. Ojejku, jak ich jest tutaj dużo. Oby nasze zwierzęta się nie przestraszyły. Słucham, kochani, w czym mogę pomóc? Ile biletów mam przygotować? Witam serdecznie. Oto ja i cała moja klasa. Poprosimy 4 bilety dla dzieci, no i jeden dla mnie. Wie pani co? To troszeczkę czasu zajmie, zanim wydrukuję te bilety, więc proponuję, aby dzieci poszły obejrzeć nasze małe akwarium. Słyszałyście, dzieci? Dalej uciekać mi stąd, pan ma dużo roboty. Wow, ale te zwierzaki są ładne. Pepa, widzisz to? Tylko się troszeczkę odsuń, bo te raki mają duże szczypce, ale pięknie wyglądają. Masz rację, ale wiesz co? Ja w domu mam akwarium z jedną małą rybką. No i spokojnie, wiem jak obchodzić się z takimi zwierzakami, ponieważ ja w domu się opiekuję moją rybką i bardzo ją kocham. Oj, chyba jestem troszeczkę za mały, bo wszystkiego dobrze nie widzę, ale wydaje mi się, że tutaj są piękne muszelki. Pepa, chodź zobacz, jakie piękne muszle są tutaj. Wow, masz rację, naprawdę są śliczne. Oj, przydałyby mi się takie muszelki do mojego akwarium w domu. Ale słuchajcie, szybko ustawmy się, bo wraca już nasza pani i chyba idziemy oglądać te pingwiny. Kochane dzieci, szybciutko do mnie, mam już bilety i możemy iść oglądać pingwinki. Zaraz przychodzi wycieczka. Oj, ale jestem szybki, udało mi się posprzątać cały wybieg dla pingwinów. Ale te pingwiny strasznie brudzą, no ale udało się. O, jestem cały mokry teraz, a poza tym to jest mi troszeczkę zimno. Ciekawe, czy tym dzieciakom będzie zimno. W końcu te pingwiny mieszkają na lodowych terenach. No i tutaj my też mamy taki lód. Dzieci moje kochane, chodźcie tutaj szybko. Jesteśmy już przy pingwinkach. Dzień dobry panu. Czy to pan zajmuje się tym tutaj wybiegiem? Tak jest. Ja zajmuję się pingwinami. Jeżeli pani albo pani dzieci będą miały jakieś pytanie, to z chęcią na nie odpowiem. A później pokażę wam, jak karmi się pingwiny. No i taką jedną małą niespodziankę. Ojejku! Faktycznie tutaj jest strasznie zimno. Aż się cała trzęsę. No ale widok tych pięknych pingwinów. Wow, ale one są ogromne. Zawsze myślałam, że pingwiny są troszeczkę mniejsze. Kochanie, to są pingwiny królewskie i
one osiągają spory rozmiar. Naprawdę są duże, ale ich młode wyglądają zupełnie inaczej. Proszę pana, a ta zjeżdżalnia to po co? Te pingwiny tam się bawią? Dziwne, nigdy o takich rzeczach nie słyszałam, żeby pingwiny zjeżdżały na zjeżdżalni. Ta zjeżdżalnia jest przygotowana dla ich młodych. Tak, to jest właśnie ta niespodzianka. Niedawno wykluły nam się 4 małe pingwinki. A, małe pingwinki? Muszę to zobaczyć koniecznie, ale one muszą być słodziutkie. Słyszałam, że one mają takie miłe futerko. A gdzie one są? Pewnie się przed nami schowały. Kochana, jak będziecie cichutko, to zaraz na pewno tutaj gdzieś wyjdą. Teraz to się troszeczkę boją, ale chwileczkę i zobaczycie, jak super zjeżdżają na tej zjeżdżalni. No, kochane dzieci, teraz cichutko i czekamy na małe pingwinki. Jest, proszę pani, widzę pierwszego maluszka. Jest chyba obok swojej mamy. A ja widzę drugiego, jestem u góry przy zjeżdżalni. A ja widzę 2 ostatnie. O, ale one są odważne i w ogóle się nas nie boją. Przyszły tutaj obok szyby do nas. A czemu one mają takie otwarte dzióbki i tak do góry je wystawiają? Chcą nam coś powiedzieć? Czy o coś innego tutaj chodzi? One, moja kochana, to są głodne. Zaraz przyniosę dla nich rybki. O fuj, pingwiny jedzą ryby? Surowe? Ble, fuj, jak można jeść surowe mięso? Te ryby to jest ich wielki przysmak. Uwielbiają je, naprawdę. Oj, mogłyby zjeść 6 wiader takich ryb, ale nie, 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 nie możemy ich przekarmiać. Jedna rybka dla jednego pingwina. No to dajemy rybki. O, spójrzcie, teraz wszystkie tam od razu podpłyną. O, faktycznie, wszystkie od razu przyszły do tych rybek. To one faktycznie były bardzo głodne. Moja kochana, chwila, moment i po rybach nie będzie śladu. Zaraz się przekonasz. A wiesz, co później się wydarzy? Zawsze, gdy się najedzą, to uwielbiają zjeżdżać na tej zjeżdżalni. No i wtedy ty i cała twoja klasa zobaczycie, jak pingwinki się bawią. Zjadły wszystko i faktycznie 2 to już od razu poszły do góry na zjeżdżalnię. No i zaraz będą zjeżdżać. I pingwinki zjeżdżają. Ten zjedzie na plecach. Wow! I ten też. Proszę pana, faktycznie bardzo szybko zjechały. A jak one żyją na wolności, to jak one się bawią? Przecież tam nie mają zjeżdżalni. Wówczas to zjeżdżają na swoich brzuszkach na wielkich lodowych skałach. O tak, tamto nawet mają lepsze zjeżdżalnie niż tutaj w naszym zoo. No i kolejne pingwinki zjeżdżają tym razem na brzuszku. Proszę pana, a czemu teraz te wszystkie pingwiny poszły do tego dużego? Co się stało? Oj, chyba się nas teraz nie zaczęły bać. Nie, nie, kochane, spokojnie. One po prostu są teraz bardzo zmęczone. Najadły się, pobawiły, no i poszły do swojej mamusi. No i teraz się do niej przytulą, no i będą spały przez kilka godzin. Słyszeliście, kochani? Pingwiny poszły spać. No to my również wracamy już do szkoły. Koniec wycieczki. Pa, pa, kochani. Przyjdźcie jeszcze kiedyś obejrzeć nasze słodkie pingwinki. A wam, kochani, podobała się wycieczka klasowa Świnki Pepy? Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuk do góry, subskrybujcie mój kanał. No i oczywiście do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.